Co, co prawda naruszyłem, ale tego nie obudziło. I to się liczy. Nie widzę. Ale dziurka nie daje takiego... Nie, nie ma. Daje, znaczy daje małe pole widzenia, dziurka od klucza. Nie zgasiłem przypadkiem, nie. A nie, to inną zupę. O, jest zdarzenie, o którym mówiłem. Dwóch rycerzy. Ej, patrzcie, znajome miejsce? Byliśmy tutaj niedawno. Cóż... Nie mam właśnie nic do powiedzenia, właśnie staram się coś wymyśleć. I nic nie przychodzi do głowy. Tędy wejść. Znowu dłuższa trasa. Ale zostały dwie monetki i relikwia. Nie mówcie, że jeden się zatrzymał. To było najgłupszą rzeczą, jaką mogłem zrobić. O, zapomniałem, że tutaj są w ogóle te dziury. I się zepsuli jeszcze. Brawo, stary. Brawo. Ej! O radę. Dobrze, że postanowiłem pociąć wideo na części jednak. A nie jeden, jedna mapa, jeden filmik. To by było za długie. Zdecydowanie, to by było za długie.
You know, in stories, the creatures you see from the corner of your eye. Dobra, chyba zostaje te pochodnie, żeby ich nie zepsuć. Oh yeah. Sometimes happens to me, seeing things that don't exist. Ciężko jest. Nie. Tak po części. To ciężko jest mieszkać w bloku, wiecie? Bo akurat mieszkam. Znaczy oczywiście są sąsiedzi mili, jak się zna, pomogą. Nie mieszkam też na parterze. Więc mam trochę łatwiej wnosić i znosić rzeczy. Ale i tak, jak parter... To nie jest tak, że jak mieszka się niżej, to cię łatwiej okradną. Nie, bo ponoć słyszałem taką opowieść też. I sądzę, że była całkiem prawdziwa. Że sąsiadowi z czwartego piętra skradziono rower z balkonu. Więc to bez różnicy, gdzie się mieszka, na którym piętrze. No prawie, bo z czwartego piętra by ciężko jej było znieść. Teraz ojcu pomagam znosić wannę żeliwną babci. Ona mieszkała w tych chyba starszych blokach, które mają piąte piętro. What happened? Hey! Someone there? Stop! Shit, where did it go? It's got to be around here somewhere. No. No i panowie... unieszkodliwieni. No ale też mieszkanie na... parterze ma... swój mały minusik. Co konkretnie? Cóż, już drugi raz miałem szczura w ubikacji. Nie, nie ma jak się chwalić, że ktoś miał szczura. Dzikiego. Raz mi przegryzł od strony zewnętrznej... wewnętrznej rurę. To myślałem, że będzie już dalej spokój. A teraz miałem go w kiblu na 100% od strony zewnętrznej. Przegryzł sporą dziurę. Facet sobie wstaje rano i chce iść dać swoją potrzebę w toalecie. Podnosi sedes, a nagle tam za kibla, spod nogi, widzi, że coś mu ucieka. Do zabudowania, gdzie są rury. No oczywiście, może będziecie pewnie mówili, no to do spółdzielni mieszkaniowej. Nic z tego. Tak to nie działa. Spółdzielnia mieszkaniowa zajmuje się rurami poziomo. Nie pionowo. A szczur to też był mój problem, bo nie było go w pi... Bo oni się tylko zajmują tym, co jest w piwnicy i rurami pionowymi. Więc i rura, którą przegryzł, i szczur był moim kłopotem. No, ale... Dobra, to nam... jest taka, że pozbyłem się niechcianego gościa. Nie wiem, czy zwiał, czy w końcu padł. Ile? Ale i tak. Nie życzę temu nikomu. Tak, czegoś takiego nikomu. Oj, nie życzę.
Bo pierwszym już chciałem się pozbyć Gryzonia, bo co? Zadzwoniłbym do hydraulika, żeby naprawił dziurę. To jest... jakaś tam... no, szansa, że szczur może go zaatakować. Jak będzie mi tam grzebał. Albo, że i tak szczur ucieknie głębiej. Poczekaj, aż wszystko ucichnie i znów będzie gryzł. Nothing suspicious. Is someone there or not? A już się bałem, że tamtego też ściągnę. No, widać, że się myliłem i się cieszę z tego. Oczywiście tam mi mówiono, żeby proponowano mi, żebym miał no, mocniejsze rury, to wtedy ponoć nie przegryzie skubaniec. Ale jak powiedziano mi akurat cenę i że może to zająć o wiele dłużej czasu, postanowiłem jednak, że na razie wymienię. Mi się udało, na tego nie widziałem. Ile piachu? 5. Rycerz. Z tego co pamiętam, tu jeszcze jeden żołnierz patroluje. No. Nie, przy orkach nie będę zgaszał. Bo się obudzą. Dobra. Czas się dostać do relikwii.
Obu się pozbyłem. Nie jestem pewien, ale chyba tutaj też był jeden typ. O co tutaj chodzi? No jak widać, żeby rycerze, żeby posągi były zwrócone w prawo. Oczywiście to nie jest tak łatwo, jak się wydaje. O. Dobrze. I... Czyli tak. W prawy przycisk oba się obracają według wskazówek zegara. Tyle, że lewy posąg o jeden. Jedną stronę. A prawy o dwie. Na lewym przycisku posąg lewy się odwraca w przeciwną stronę wskazówek zegara o jedno, a prawy według wskazówek też o jedno. I relikwie. O ja. A. Moneta jeszcze. Tą monetę można z łatwością pominąć, biorąc pod uwagę, gdzie jest. Dobra, wiedząc, co mnie czeka, nie, stąd nie zabiję. Ostatni nóż i tak warto wykorzystać. Zawsze też można tak spróbować. Nothing to report. No! No! No... I teraz się zacznie zabawa. Tak przejść, by żadnej trójki nie obudzić.
Nie, chyba muszę otworzyć. Na wszelki wypadek będę was trzymał w niepewności. To jest za tymi drzwiami. Dobra. Zrobiłam coś małego wrednego trolla. Jeśli dalej pójdę... My head. That voice. Yes, I hear you. Yes. I'm not far, I'm coming. Zrobiłam małego właśnie trolla, jak mówiłem. Dalej nie pójdę, bo się włączy scenka i filmik. Który powie tajemnicę, kogo mamy ratować. No to komentujcie, oceniajcie. I widzimy się w następnych odcinkach. Pa, pa!